Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Ja już w zasadzie będę wychodziła teraz do pracy, mam okulary na głowie, ponieważ słuchajcie, jest kolejny upalny tydzień, jest bardzo gorąco. Wczoraj była burza, w ciągu dnia, wieczorem, w nocy i nic to nie daje. Dzisiaj rano wstałam o chyba 6, wyszłam na balkon i słuchajcie, było tak gorąco. Ja teraz już zamknęłam drzwi balkonowe, bo ja oczywiście od razu otwieram i wietrzę mieszkanie, żeby wiadomo nie było takiego, chociaż ja i tak mam pootwierane okna zawsze, ale jeszcze jak otworzę drzwi balkonowe, żeby tego powietrza trochę wpadło i niestety nic to nie daje po prostu. Moje mieszkanie jest nagrzane z tej strony, jest nagrzane z góry i tu jest straszna duchota. Franulka śpi pod tym podłóżkiem, ale no ona sobie znajdzie pewnie jakieś miejsce, pójdzie gdzieś do łazienki albo gdzieś jak jej będzie za gorąco, natomiast generalnie jest strasznie stoję i po prostu czuję, że jestem już teraz, już się grzeję. W każdym razie przychodzę do Was teraz na chwilę, bo chcę Wam pokazać dwa puste opakowania. Staram się, jak wiecie, nie używać nigdy 10 rzeczy naraz, bo jak używacie 10 rzeczy naraz, to nic nie zużywacie. I ostatnio jak się właśnie skupiłam na dwóch odżywkach i skończyłam barwa naturalna, odżywka octowa. To była odżywka swego czasu bardzo polecana na różnych stronach internetowych i ja właśnie ją kupiłam chyba... Ja ją kupiłam w internecie, ale wiem, że one są w naturze też dostępne. Tam ich chyba jest kilka. To jest niby do włosów naturalnych i matowych, nabłyszczająca. Oczywiście octu tutaj nie czuć, ona ładnie pachnie. Nie wiem czym, ale... No nie wiem, czymś tam pachnie. Takim po prostu czymś świeżym. Generalnie wiecie co, jak ją przetrzymaliście na włosach trochę dłużej, to... Przetrzymaliście, jak się ją przetrzyma trochę dłużej na włosach, to... Faktycznie widać ten błysk. Te włosy ładnie wyglądają. Są tak jakby bardziej... świecące, przez co wyglądają trochę bardziej zdrowo, ale z kolei mam wrażenie, że ona nie nawilża. To jest coś takiego dziwnego, bo nie wiem jak to nazwać ten efekt, który ona daje. Ja jej chyba raczej ponownie nie kupię, mimo tego, że no mówię, te włosy się tak błyszczały i było to zauważalne, to jednak były w dotyku takie dość szorstkie. Nie wiem, chyba nie tego oczekuję od odżywki, także no moich włosów niekoniecznie, ale opinie ma bardzo dobre, więc może u Was się sprawdzi. I druga odżywka to jest tych mojej serii, takich trzech. Pamiętacie, też kupowałam chyba na Allegro. Anwen i to jest emolientowa akacja. Do włosów o niskiej porowatości. Emolientowej używa się zawsze, bo jak zamyka się cały proces tego tam odżywiania właśnie emolientową, także było wiadome to, że ona się najszybciej skończy. Oczywiście ja jakby nie płaczę z tego powodu, że jej nie ma, dlatego że mam jeszcze tą z róży, którą chyba bardziej wolę ze względu przede wszystkim na zapach, natomiast ta też nie była jakby zła, tak? Działała tak jak miała działać i... No lubię te odżywki z Anwen, nic się nie zmieniło, bardzo je lubię, dzisiaj również nałożyłam dwie i czuję jakie moje włosy są fajne, miłe w dotyku i tak od razu inaczej wyglądają, także no ja jestem z nich bardzo zadowolona, także słuchajcie, to jest wszystko jeśli chodzi o puste opakowania, póki co nic więcej nie wykończyłam, ale jak wykończę to Wam na pewno pokażę, także słuchajcie, uciekam teraz i będę się z Wami łączyła jeszcze jak wrócę z pracy. Witajcie kilka dni później. Słuchajcie, jest godzina 7:30 rano i już jest 20 chyba 7 stopni. Nie odzywam się przez ostatnie dni, bo ja słuchajcie nie mam siły, ja po prostu nie mam siły. Ja przychodzę z pracy i padam, nic nie robię. Jedynym dniem przez ostatnie 2 czy 3 tygodnie, gdzie w ogóle wyszłam z domu, to była sobota. Wieczór, dlatego że no słuchajcie, nie wiem, ja nie mam po prostu siły w taką pogodę, jest za gorąco i wczoraj się zmusiłam wieczorem, żeby wyjść na rower, pierwsza w tym sezonie i była właśnie godzina chyba 20, było też 26 stopni. Fakt jest taki, że nie ma słońca, ale i tak jest parno i duszno. Natomiast zrobiłam sobie taką rundkę nad jeziorem, nie mamy jeziora, nad rzeką, gdzieś tam bokami przejechałam, jechałam chyba około 45 minut, potem jeszcze sobie poszłam na cmentarz i wróciłam o 9 do domu i słuchajcie, było dalej tak gorąco, coś tam obejrzałam i spałam przy otwartym oknie już którąś noc z kolei. Ja ogólnie, jak wiecie, mam problem ze spaniem, więc dla mnie otwarte okno to jest dość problematyczna sprawa, ale ja już nie mogę wytrzymać, po prostu Frania ze mną w ogóle nie śpi, bo jest jej tak gorąco, że gdzieś tam sobie łazi i leży w przedpokoju czy gdzieś, także naprawdę, no słuchajcie... Nie dla mnie takie temperatury, w ogóle ja się już roztapiam, teraz stoję. W ogóle mam taki t-shirt lniany, nie wiem czy Wam go pokazywałam, w jakimś roku kiedyś go kupiłam stacjonarnie na promocji w HM-ie. I mam shorty, znowu takie krótkie, czarne. Wy mi pod jakimś filmikiem pisałyście, że mi zazdrościcie, że mogę tak chodzić do pracy, bo Wy tak nie możecie. Ogólnie wiecie co, jakbym pracowała w klimatyzowanym pomieszczeniu, no to wiadomo, żebym była inaczej ubrana i w ogóle prawdopodobnie by mi było zimno siedzieć tak przez 8 godzin właśnie w klimatyzacji. Natomiast u mnie nie ma klimatyzacji, jest klimatyzator, który chłodzi, ale jak jest taka temperatura ponad 30, to wiadomo, w pomieszczeniu jest zimniej niż na słońcu, jak wyjdziecie na dwór, ale też nie jest jakoś bardzo zimno, więc no ja, słuchajcie, nie dałabym rady w innym stroju, po prostu nie dałabym rady, także ja w ogóle źle znoszę upały, więc też jest druga sprawa taka, że jak pracujecie, wiadomo, w jakiejś administracji publicznej albo w jakiejś korporacji, gdzie jest taki wymagany dress code, no to gdzieś tam wiadomo, że no musicie być inaczej ubranych, macie też kontakt z klientem może, ale to jest straszne, wiecie, w taką pogodę ja rozumiem, że nie można iść w shortach na przykład na spotkanie z klientem, ale wiecie, no w garniturze na przykład mężczyźni to już w ogóle jest dla mnie fenomen, jak na przykład muszą dojechać do pracy w takim upale, nie każdy ma samochód. A czasami jak ktoś mieszka w Warszawie, no to też jeździ komunikacją miejską, no bo szybciej, łatwiej się gdzieś tam przemieszczać, więc ja nie wiem, w jakimś garniturze na przykład, jak jest takie, nie wiem, 30, dajmy na to, stopni, jechać tu w garniturze i okej, potem siedzicie w klimatyzowanym pomieszczeniu, ale potem znowu w tym garniturze wracacie, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to jest w ogóle dla mnie nierealne po prostu do zrobienia, także podziwiam i trochę współczuję, natomiast no to jest też pewnie kwestia przyzwyczajenia i kwestia tego, czy lubicie upały, bo jest dużo osób, które się mega cieszą i w ogóle to nie przeszkadza im, że jest taka temperatura, także to nawet nie chodzi, słuchajcie, o marudzenie, tu bardziej chodzi o trochę wytłumaczenie się, dlaczego ja ogólnie ostatnio takie, te vlogi są trochę takie, nie mam wam o czym opowiadać, co wam pokazywać, no bo ja nic nie robię tak naprawdę, więc tutaj nie ma co się oszukiwać. W każdym razie, słuchajcie, chcę wam jeszcze pokazać jedno puste opakowanie, Nivea skończyłam, ostatnio też wam pokazywałam chyba puste opakowania. Dezodorant Nivea, ja bardzo go lubię, to już jest moje któreś opakowanie i na razie mam jakiś tam inny, chyba Rexonę kończę też i jeszcze mam chyba Dove, więc na jakichś tam promkach kupiłam, więc będę używała, aczkolwiek ten jest wyjątkowo dobry i naprawdę ten zapach jest przepiękny, bardzo go lubię, więc jakiś brudny tutaj, ja już go nie czyszczę, bo idzie do wywalenia. No, także spoko. Może 48 godzin nie chroni, ale słuchajcie, no przy upałach 37 stopni to naprawdę ciężko znaleźć dezodorant, który, no ten chroni, no nie w 100%, ale i tak chyba lepiej niż takie, te inne, które miałam, więc kupiłam też kiedyś kulkę i to jest kulka, nie pamiętam jak ona się nazywa, jaka to, poczekajcie. No nie wiem, może wam pokażę później. W każdym razie ta kulka dezodorant, on tak mocno, znaczy dezodorant w sprayu z tej samej serii jakby tak mocno pachnie, a ta kulka, słuchajcie, w ogóle nie pachnie, więc nie wiem, o co chodzi. Także no ten jest taki klasyk, pewniak i najczęściej go kupuję. Dobra, słuchajcie, ja się roztapiam, ja muszę i sobie jeszcze spakować jedzenie, zamknąć balkon. Franusia sobie tutaj, Jezus, leży, biedactwo, ja zaraz muszę zamknąć ten balkon. I idę do tej pracy, bo już jest za 28. Także będę się z wami pewnie łączyła jakoś później. Ogólnie, słuchajcie, jeszcze wam tylko powiem, zaczęłam oglądać Lucyfera, dlatego że już ten nowy sezon, czy to jest ten sezon, co był, tylko nowe odcinki, nie mam pojęcia, zaczął się już dawno temu tak naprawdę, go puścili. Ja nie oglądałam go przez długi czas i właśnie teraz ostatnio go włączyłam i obejrzałam chyba jeden odcinek, czy dwa i powiem wam szczerze, że w ogóle mnie nie wciągnął totalnie, znowu ten Lucyfer jest jakiś dziwny i tak już tamte chyba 5. sezon czy 4. tak fajnie się skończył i znowu jakieś takie po prostu, mam wrażenie, że oglądamy to od nowa wszystko i nie mam natchnienia na oglądanie tego Lucyfera, więc na razie go odstawiłam i nie wiem, może dzisiaj coś obejrzę, bo ostatnio też oglądam Euro, więc jakby też miałam mniej czasu na oglądanie, natomiast no coś ten Lucyfer mi średnio podszedł tym razem i zobaczymy, jak będzie dalej. Skończyłam też The Sinner, to jest grzesznik, grzesznica, nie wiem jak to jest po polsku, jaki to jest jak tu, tytuł. I też ten 3. sezon dość słaby, to znaczy nie był zły, ale był chyba najgorszy z wszystkich właśnie 3. Pierwszy był spoko, drugi był fajny, a ten 3. taki no, bardzo przeciętny, także słuchajcie, no nic już tam ciekawego się nie wydarzyło, znowu jakiś zagmatwany, skończyło się też tak dziwnie, nie wiem, chyba czegoś innego się spodziewałam, także dobra, uciekam i do zobaczenia później. I witam się z wami z mojej łazienki, ponieważ właśnie wzięłam prysznic i miałam nakładać swoją poranną pielęgnację, ale pomyślałam sobie, że włączę kamerę i pokażę wam, czego ja teraz używam, bo ostatnio dostaję dużo pytań odnośnie właśnie mojej porannej, w sumie wieczornej pielęgnacji. Pytacie się, jakiego używam kremu pod oczy, jakie serum, jaki krem na szyję i dekolt. I ja wam to teraz wszystko pokażę, to znaczy pokażę wam, czego używam rano i jeżeli nie zdążę w tym filmiku pokazać wam wieczornej pielęgnacji, to na pewno pokażę wam ją w kolejnym filmiku, natomiast muszę wam powiedzieć, że moja skóra, która jest generalnie odwodniona, ma tendencję do przesuszania, w tym momencie jest idealnie nawilżona i wygląda naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście ja tu nie mówię o worach pod oczami, których ja nie jestem w stanie zlikwidować, mówię o generalnym wyglądzie skóry. Wydaje mi się, że wszystkie te kosmetyki, których aktualnie używam, to jest po prostu strzał w dziesiątkę. One tak ze sobą dobrze jakoś współpracują, nie wiem jak to nazwać, że moja skóra wygląda naprawdę zdrowo i jestem z niej mega zadowolona. Ja głównie używam kosmetyków nawilżających i rozświetlających, co pewnie zaraz zobaczycie. I no mówię, one wszystkie się u mnie sprawdzają bardzo dobrze. Także zaczniemy może od tego, że ja zawsze jak rano wstaję, to myję twarz. Nie umiałabym wyjść z domu bez umytej twarzy. I to nie chodzi, żeby używać jakichś mocnych, nie wiem, peelingów, żeli peelingujących. Używam po prostu to, co mam pod ręką. Na przykład żel do higieny intymnej. Ten akurat kończę, bo stoi już to jakiś czas i go w ogóle nie używam, więc stwierdziłam, że do mycia twarzy będzie idealny. Chodzi o to, żeby po prostu po nocy jakby tak delikatnie przemyć tą twarz i zebrać z niej to wszystko, co się na niej osiadło po nocy. Wiecie, dotykacie poduszki, kołdry i tak dalej, więc myślę, że warto, słuchajcie, umyć tą twarz. Ja wiem, że każdy ma inaczej, nie każdy tak robi, niektórzy przemywają płynem micelarnym, inni mleczkami, no każdy robi jak woli, natomiast dla mnie to jest po prostu krok, którego nie mogę pominąć. Jak już umyję sobie tą skórę twarzy, tą twarz, to wtedy ją tonizuję i to jest kolejny krok, którego nigdy od wielu lat już nie pomijam. Kiedyś dawno temu tego nie robiłam, wydawało mi się, że to jest zbędna rzecz, ten tonik, ta tonizacja skóry, natomiast nie, słuchajcie. Moja skóra, od kiedy ją tonizuję, wygląda zupełnie inaczej i to jest naprawdę bardzo ważne. W tym momencie mam hydrolat z róży. Ja kupiłam takie dwa, natomiast jeden przez przypadek wylałam, więc został mi tylko jeden. Ale słuchajcie, on jest super, nie dość, że przepięknie pachnie, bo ja kocham zapach róży, to jeszcze ten atomizer, on jest po prostu genialny. On tak pięknie rozpyla ten produkt, że to jest w ogóle nieprawdopodobne. Także ja na pewno sobie zostawię ten atomizer, aczkolwiek nie wiem, czy po prostu też nie kupię nowego produktu, bo on jest, no, bardzo dobrze się sprawdza. Także spryskam sobie teraz tą twarz. Szyję i dekolt oczywiście również, dlatego że rano, słuchajcie, nie nakładam nic na szyję i dekolt. Oprócz tej właśnie tonizacji nic już nie robię, szczególnie teraz, jak jest tak gorąco. Tylko wieczorem nakładam serum, nakładam krem, albo krem i serum, albo jedno, albo drugie, to zależy, ale to właśnie zobaczycie w pielęgnacji wieczornej, natomiast rano tylko skupiam się na tym, żeby ją stonizować. I teraz, słuchajcie, nakładam nawet na taką wilgotną skórę krem pod oczy. Ja w zasadzie mam teraz tylko jeden, to jest ten Bandi Anti-Dry, to jest krem maska pod oczy nawilżająco-naprawcza. Można wychwycić za naprawdę dobre pieniądze w Hebe na promocji właśnie te produkty. Wiecie co, nie wiem, co mam o nim powiedzieć, dlatego że skórę nawilża, to na pewno, ale no na nic więcej jakby w moim przypadku nie zadziałał, ponieważ no widzicie, jakie mam wory, ja mam cienie, więc no u mnie akurat tutaj ja też nie będę oczekiwać cudów od takiego kremu, natomiast generalnie jest dobry. Wieczorem czasami nakładam sobie większą ilość, grubszą warstwę, żeby jakby tą skórę jeszcze bardziej nawilżyć, ale rano taka cienka warstwa w zupełności mi wystarczy, żeby potem nałożyć korektor i żeby ta skóra przez cały dzień dobrze wyglądała, także nakładam, dosłownie troszeczkę, zobaczcie, biorę i wklepuję sobie, trochę rozmrowuję, trochę wklepuję, też nakładam na górną powiekę, ja nie wiem, czy to można nakładać, ale ja tak robię. To jest bogaty, silnie nawilżający krem maska na skórę pod oczami, także no przywraca w sumie prawidłowy poziom nawilżenia, no coś w tym jest. Nie wiem, czy jest najlepszy na świecie, ale sprawdza mi się bardzo dobrze i to jest, słuchajcie, też duże opakowanie, bo to jest 30 ml, także na pewno będę go używała przez długi czas. No i fajne jest to, że mimo tego, że on właśnie tak dogłębnie nawilża tą skórę, to on się też szybko wchłania. Nie musicie czekać, nie wiem, godziny, żeby nałożyć sobie makijaż, tylko w zasadzie po 5 minutach możecie już aplikować korektor i podkład. I słuchajcie, jeśli chodzi o całą twarz, to rano nakładam tylko serum z Fluff, dlatego że chcę też skończyć, zobaczcie, mam już tutaj końcówkę i potem pewnie będę jakieś inne serum nakładała. Jak jest tak ciepło na zewnątrz, to staram się, słuchajcie, wieczorem skupić na tym nawilżeniu tej skóry, a rano tylko po prostu coś nałożyć, żeby ta skóra nie była ściągnięta, żeby lepiej wyglądała, ale też nie chcę jej obciążać zbytnio i właśnie to serum jest idealne, żeby nałożyć pod mój krem z taupy. Zaraz do tego przejdziemy, pójdziemy do pokoju, to też pokażę wam taki szybki makijaż. W każdym razie to jest to malinowe serum i które w zasadzie mleczko to jest chyba, tak, mleko, rozświetlająco, regenerujące mleko do twarzy. Bardzo fajny produkt, tylko musicie wziąć pod uwagę to, że to mleczko się trochę klei, więc no pod podkład, pod jakieś tam, zobaczcie, to stoi takie dwa, nie wiem jak to nazwać, dwie dawki z tej pipety, no, sobie nakładam, rozmaruję w rękach i wklepuję. Także trochę się klei, więc pod podkład, pod jakieś tam produkty poranne do makijażu jest ok, ale jak czasami nałożyłam na szyję i dekolt, bo jednak ono też nawilża, tak jak tam jest napisane i ta skóra bardzo ładnie po nałożeniu wygląda, to coś mi tutaj nie pasowało. Miałam wrażenie, że za bardzo ta skóra się klei. Także używam tylko na twarz i naprawdę jest ok. Nie wiem jak inne produkty z tej firmy Fluff, bo najczęściej widzę, że właśnie dziewczyny kupują mleczko malinowe, ale nie wiem, ja akurat mam na razie inne, więc nie będę kupowała, ale generalnie jak najbardziej jestem zadowolona i też dzięki właśnie dzięki temu produktowi moja skóra odzyskała swój blask, mówię. Trochę tutaj nawilżenia i rozświetlenia, trochę z innego produktu i wszystko razem jakoś tak fajnie działa na tą skórę, także to jest w zasadzie, słuchajcie, wszystko. Ja nic już więcej rano nie nakładam, to jest taka minimalistyczna pielęgnacja, która w zupełności mi wystarcza po wieczornej pielęgnacji. I teraz, słuchajcie, przejdziemy do pokoju, zrobię taki delikatny makijaż i Wam się pokażę. Chciałam Wam nagrać makijaż, ale po pierwsze zapomniałam, że przecież ja się teraz nie będę malowała jakoś specjalnie. Zrobiłam tylko taki minimalistyczny makijaż, w zasadzie to nie wiem, czy to można makijażem nazwać. A po drugie pewnie słyszycie, te samochody jeżdżą tutaj i trąbią i niestety no nie jestem w stanie Wam dzisiaj tutaj nic mądrego nagrać. No taki vlog luźny okej, ale makijaż nie wiem, czy to by był dobry pomysł, także makijaż to Wam osobno może nagram i pokażę Wam, czego ja używam na upały. Zrobię Wam taki makijaż na upały. Natomiast teraz użyłam tylko, słuchajcie, tego kremu BB. Ja go używam, znaczy traktuję go jako część pielęgnacji, bo to jest niby krem BB, ale on jest bardzo delikatny, niewyczuwalny na twarzy, za to nawilża skórę, jest przeznaczony do skóry właśnie wrażliwej, alergicznej, odwodnionej, więc ja poniekąd traktuję to jako część pielęgnacji, więc nałożyłam go na całą twarz, delikatnie przypudrowałam tylko tym pudrem z Hean pod oczy, strefę tę przypudrowałam i właśnie strefę pod oczami, bronzer i trochę kredki na brwi, to jest wszystko. Jakbyście mnie zapytały, czy wyszłabym bez makijażu do paczkomatu, ja mam do paczkomatu jakieś 8 minut, może piechotą, nie wiem, tak około pewnie, a może nawet 5. Pewnie i bym wyszła, ale nie czuję takiej potrzeby, więc nałożyłam sobie to, co nałożyłam, także słuchajcie, jak wrócę, będę olejowała włosy, więc też Wam to pokażę, bo też mnie o to pytacie i pokażę Wam w ogóle w akcji to, co przyniosę teraz z paczkomatu, więc do zobaczenia za jakąś chwilę. Jest już prawie godzina 15, więc myślę, że to już czas, żeby zacząć olejować te włosy, tym bardziej, że mam w planach około 2 godzin chodzić z tym olejem na włosach, także akurat będzie 17, zanim to zmyję się, wykąpię, zrobię sobie makijaż, a będę dzisiaj wychodziła później, dlatego że pub, do którego jadę niestety, ale tam się zaczyna impreza bardzo późno, do godziny 11, tak 12 to w ogóle nikogo nie ma, także spokojnie myślę, że jak po 10 wyjdziemy z domu, to będzie akurat. Najpierw rozczesuję te włosy takim grzebieniem z dużymi takimi przerwami między tymi ząbkami. Te grzebienie są super, tak jak samo jak nakładacie odżywkę na włosy i potem właśnie, żeby rozczesać tą odżywkę, to nie szarpie włosów, no bo przez to, że ma takie duże przerwy, także polecam Wam taki grzebień, żeby się zaopatrzyć w niego i mieć, bo on się po prostu przydaje. Ja mój mam od kursu fryzjerskiego, czyli ponad 10 lat i używam go bardzo często. Także najpierw rozczesuję te włosy. Z racji tego, że mam grube, zobaczcie te włosy, to jakbym teraz sobie zaczęła układać te produkty, to prawdopodobnie środek zostałby w ogóle nieruszony, więc tylko powierzchownie bym nasmarowała je. Więc najpierw sobie je dzielę jeszcze na dwie, zanim zacznę smarować, na dwie takie partie. I tą górną sobie tutaj taką klamrą, słuchajcie, zepnę, chociaż nie wiem, czy ona mi przytrzyma te włosy. Bo tak jak mówiłam, grube, o Jezu, miałam grube włosy. Ale dobra, trzyma się i to, co mi zostało, będę teraz smarowała. Do tej pory używałam tonik nagietkowy. Wszystko oczywiście zgapiam od Agnieszki na piękne włosy, bo ja sama to się nie znam na tym. Też nie jestem regularna w olejowaniu włosów. Ostatnio robiłam tydzień temu, teraz postanowiłam zrobić i mam nadzieję, że chociaż raz na tydzień będę je olejowała. Ale że skończył mi się ten tonik nagietkowy, to dzisiaj użyję takiego żelu arbuzowego z Eveline. Kupiłam w zeszłym roku w Biedronce. I to jest niby alternatywa dla żelu aloesowego. Nie wiem, jeszcze go nie używałam, ale żelu aloesowego też nie używałam, bo żel aloesowy ogólnie jest drogi. Natomiast jest jakiś, wiem, że w Biedrze, ale nie wiem, czy to jest jakiś 100% taki, czy to jest jakiś, wiecie, ściema, nie wiem. Nie orientowałam się, bo wiedziałam, że mam ten w zapasie, więc jakoś tak niespecjalnie mnie to, wiecie, interesowało. No ale można już w sumie różne produkty zastosować. Tam jest cała lista na właśnie blogu Agnieszki, czy tam na jej stronie, na tym sklepie, wiecie, internetowym, który ona prowadzi, więc możecie sobie zajrzeć i poszukać, czym można nawilżyć włosy przed nałożeniem oleju. Tak jak mówię, ja mam włosy grube, więc no muszę je dzielić na partie i jeszcze bardzo dokładnie, bo zobaczcie, ja smaruję, a tu mam suche w środku. Ja powinnam jeszcze na jedną partię prawdopodobnie podzielić te włosy, no ale dobra. Wiecie, jak już to robię tak raz na jakiś czas, to chcę to zrobić porządnie. Nie chcę tak robić, że z wierzchu posmaruję, w środku nic nie będzie, bo to nie ma sensu. Jak już robię, no to na tyle porządnie, żeby faktycznie te włosy lepiej wyglądały. Nawet ładnie pachnie. Nie wiem, czy arbuzem, ale ładnie. O. Chyba teraz posmarowałam już, bo trochę w sumie dużo tego nałożyłam. Najbardziej chodzi mi tutaj o końce. Nie wiem, na ile to olejowanie jest skuteczne, ale wydaje mi się, że faktycznie gdzieś tam może przy regularnym olejowaniu te włosy z czasem lepiej wyglądają. Nie wiem. Przekonam się na pewno. Ja już po jednym razie ostatnio jak zrobiłam, to wam mówiłam, że miałam wrażenie, że one wyglądają lepiej, ale to tak, no nie wiem, może tylko takie wrażenie było, nie wiem. Rozczesuję teraz. No niby mam mokre, ale suche, także jeszcze muszę dołożyć. Cały czas biorę takie, wiecie, taką ilość, taką jedną pompkę dokładam, także już chyba z 4 pompki nałożyłam na tą połowę włosów, ale dobrze. Róbmy tak jak trzeba. I tu też dołożę jeszcze jedną pompkę. Niesamowite. No chyba mi tak nie schną szybko. Po prostu się w ten żel. Moje włosy je chłoną. Go chłonął ten żel w sensie i dlatego tak się dzieje. No dobra, więcej nie będę nakładała. I w sumie teraz olej nałożę chyba. Także słuchajcie, olej mam kameliowy, bo zobaczcie ile go jeszcze mam. Tak jak mówię, no to był mój pierwszy olej i użyłam go dosłownie kilkanaście razy, no nie wiem, z 8, więc jeszcze mi zostało go sporo. Kupiłam kameliowy dlatego, że nie wiedziałam jaki kupić. Podobno jest z olejami tak, że niby one są dedykowane, każdy olej jest do innych włosów, wysoko, średnio, nisko porowatych. Ja teoretycznie mam nisko porowate, ale wziąłam taki neutralny, bo podobno on się dopasowuje do większości włosów, ten kameliowy i dużo osób jest z niego zadowolonych, więc kupiłam. Natomiast teraz też kupiłam inny, czekam na niego, przyjdzie w przyszłym tygodniu, więc w przyszłym tygodniu jak będę olejowała, to pokażę wam znowu ten proces, może nie cały, ale w skrócie i właśnie pokażę wam co kupiłam. Także ja takim jestem laikiem bardzo, jeśli chodzi o te właśnie sprawy włosowe. No coś tam wiem, wy mi też piszecie wiadomości prywatne, więc bardzo wam dziękuję. Mówicie mi co, jak i w ogóle, bo ja tam oglądam czasami te filmiki, ale nie wiem, jakoś tak... To nie do końca jest taki mój temat, wiecie... Nie wciągnęłam się może w to tak w 100% i dlatego tak się dzieje. Dobra, tego oleju chyba starczy. I teraz druga część włosów. Jeszcze sobie rozczeszę. Żeby nie było, o, bo już się poplątały. I zobaczcie jaką mam grzywę już długą. Oczywiście ona jest teraz nie ułożona ani nic, także ona będzie układana później po myciu, ale zobaczcie jaka fajna, długa. Zawsze ta się układa w inną stronę, Jezu, ta strona. Taka grzywa jest moim zdaniem najlepsza i teraz będę musiała pilnować, żeby właśnie mieć cały czas taką długość, bo jak pamiętacie od wakacji chyba zeszłych, albo nie wiem od kiedy, miałam taką dość krótką i ona mnie wkurzała, bo ona pewnego pięknego dnia przestała mi się totalnie układać i nawet jak używałam prostownicy czy tam czegoś, to jakoś tak źle wyglądała i się wkurzałam na tą grzywkę i trochę już jej nie chciałam mieć, natomiast teraz jak widzę ta długość grzywki, co mam teraz, bardzo mi odpowiada, także będę musiała sobie na koniec dziś wakacji ją znowu podciąć o jakieś 2 cm, to myślę, że to będzie długość idealna. Także dobra, znowu tu wcieram. No i dobra, słuchajcie, skończyłam. Trochę mi to zajęło, ale już jest ok. Teraz sobie delikatnie to rozczeszę. O. Żeby wszędzie to dotarło i ten olej, i ten nawilżacz. Także skupiałam się też tutaj na końcach. Nie wiem, czy widzieliście, już tak sobie dawałam bezpośrednio na włosy, bo jednak smaruje się tu, a te końce zostają suche, także... Także dałam sobie też większą ilość na końce i słuchajcie, dobra, teraz tak sobie posiedzę pewnie za 2 godziny i już się wam pokażę pewnie jak będę gotowa, natomiast pokażę wam jeszcze szczotkę, która do mnie przyszła, ponieważ od jakiegoś czasu chciałam sobie zamówić szczotkę właśnie głównie od tej grzywy, żeby ją tak ładnie wywijać i też oczywiście po całości, żeby włosy robić, dlatego że... prostować, znaczy wygładzać bardziej, może tak. Ja mam takie szczotki płaskie, kiedyś jak pracowałam w barbershopie to kupiłam taką jedną właśnie fajną, natomiast mi się nią ciężko robi, bo ona nie jest okrągła i trochę wyższą sprawę, jeśli chodzi o manewrowanie jedną ręką szczotką, a drugą ręką, jak się trzyma suszarkę. I nie idzie mi to opornie, może tak, dlatego kupiłam sobie taką szczotkę. Była bardzo polecana, to jest Olivia Garden, ceramik i coś tam, nie wiem, jakoś tam się tak dziwnie nazywa. Ona ma niby w ogóle... niby równomiernie się nagrzewa, nie ciągnie włosów, pięknie je wygładza, błyszczą się te włosy po użyciu tej szczotki, więc nie wiem, zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Szczotka kosztowała na Allegro około 45 zł. Ja ją zamówiłam wczoraj, czyli w piątek o 13:30, a przyszła dzisiaj w sobotę do mnie o 10 rano, także fajnie, fajnie. Zobaczymy, spróbuję ją użyć i nie wiem, czy będę Wam to nagrywała, czy nagram Wam już w kolejnym filmiku, zobaczymy. Natomiast no bardzo dużo pozytywnych opinii mają te szczotki, one są różne. Ja wzięłam akurat 50, chyba 4 albo 55 mm, bo no jednak ja mam takie włosy, że... Zresztą ja nie chciałam loków sobie, nie chcę robić, tylko chcę po prostu tak jakby odbić tą grzywę, żeby ona tak się sama ładnie układała. Więc, bo widzieliście, jaką mam jedną stronę brzydką. Jedna strona się, zresztą chyba każdy tak ma, że jedna strona jest po prostu lepsza, a druga gorsza. Także zobaczymy, jak będzie po użyciu tej szczotki. Na pewno Wam się jeszcze później pokażę, jak już będę chyba zrobiona. I jeszcze do tej szczotki dostałam takie dwa szampony z L'Oreala. Nie wiem, co to jest za seria, ale bo nie kupuję takich szamponów, ale dostałam dwa, więc sobie zachowam, bo jak będę jechała, bo planuję jechać znowu do Warszawy, więc jak będę jechała, to sobie po prostu wezmę te próbki i nie będę musiała całych szamponów brać. Także dobra, słuchajcie, ucieka i widzimy się już na koniec dnia, jak już będę gotowa do wyjścia. Ja właśnie wysuszyłam sobie włosy, makijaż też zrobiłam chwilę wcześniej, jeszcze zostały mi usta do pomalowania, przykleiłam sobie połówki rzęs i teraz mam wrażenie, że... jest to za delikatny efekt, więc nie wiem, czy jeszcze nie zmienię sobie na całe rzęsy, ale jakoś tak mam wrażenie, że prawie ich w ogóle nie widać, nie wiem. Ale ogólnie, słuchajcie, zrobiłam sobie makijaż w brązach, dlatego że jest ciepło, ja się najlepiej tak czuję, po prostu buzia wygląda tak, mam wrażenie, zdrowo, przy takich ciepłych właśnie odcieniach brązu. Także tutaj nie było wielkich kombinacji, natomiast jeśli chodzi o włosy, to słuchajcie, użyłam tej szczotki i ona jest genialna. Zajęło mi to jakieś 5-7 minut, żeby zrobić te włosy, w sensie grzywkę, bo grzywkę sobie, zobaczcie, tak zrobiłam na boki, żeby zrobić tą grzywkę i ogólnie, żeby manewrować tą szczotką tak, żeby wygładzić te włosy, no bo jestem odzwyczajona, bo dawno nie miałam takiej szczotki, ale słuchajcie, dojdę do wprawy i pewnie będzie mi to zajmowało 2-3 minuty max, dlatego że ona sunie po włosach, ona jest leciutka i nawet jak te włosy są nierozczesane, no bo miałam włosy nierozczesane, bo one po prostu same schły, potem je dosuszyłam trochę suszarką i jak już były takie podsuszone, to zaczęłam sobie właśnie... wygładzać je tą szczotką i słuchajcie, ona po prostu, zobaczcie, ona sunie po tych włosach, ja nie wiem, jak to jest możliwe, natomiast one w ogóle pięknie wyglądają po tym oleju, zobaczcie, jak taka tafla, do tego ta szczotka i to jest w ogóle nieprawdopodobne, słuchajcie, wszystko, co pisali ludzie na Allegro o tej szczotce i nie tylko na Allegro, to jest prawda, także jeżeli potrzebujecie takiej szczotki, to ja Wam serdecznie ją polecam, także w ogóle jeśli chodzi o grzywkę, to nie wiem, czy wiecie, ale jak macie taką grzywkę na bok, to trzeba ją robić w ten sposób, że bierzecie grzywkę do przodu i tak suszycie. Także jakby do tyłu i wtedy jak ją puścicie, to ona tak ładnie rozchodzi się na boki. Oczywiście też możecie do przodu, ale mi się jakoś bardziej tak podoba, ona tak naturalnie wygląda, także... No, to już jest wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa!